Witam bardzo serdecznie na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Jesteśmy na Wydziale Agroinżynierii i Nauk o Zwierzętach w Instytucie Rolnictwa i Ogrodnictwa. Znajdujemy się w pracowni analizy elementarnej i spektrofotometrii UV-WIS. Dzisiaj pokażę standardowe podejście analityczne wykonywane w ramach analizy elementarnej. Analiza elementarna, technika chemiczna, analityczna, bardzo szeroko stosowana w analityce chemicznej, także w naszych wykorzystywanych badaniach naukowych prowadzonych w naszym Instytucie Rolnictwa i Ogrodnictwa. My tu w laboratorium wykonujemy analizy przede wszystkim próbek glebowych, próbek materiału roślinnego, próbki osadów dennych, próbek nawozów naturalnych, nawozów organicznych. Generalnie badamy próbki środowiskowe pod kątem właśnie zawartości w nich węgla, azotu, wodoru. Oprócz tego także analizujemy związki organiczne, gdyż na podstawie analizy elementarnej jesteśmy w stanie wywnioskować, znając masę cząsteczkową związku, jaki jest wzór sumaryczny tego związku. Analiza elementarna jest to analiza ilościowa, czyli stwierdzamy, jakie pierwiastki wchodzą w skład naszej badanych związków czy mieszaniny związków, ale także dostajemy wiedzę, jaki jest procentowy udział poszczególnych pierwiastków, czyli analiza jakościowa. Będziemy analizować skład pierwiastkowy, konkretnie zawartość węgla, wodoru i azotu w próbkach odpadu powstającego po uprawie pieczarki, a także w próbkach gleby organicznej, która uległa zdegradowaniu pod wpływem odwodnienia. Standardowo bardzo ważne jest przygotowanie próbek w analizie elementarnej. W przypadku gleb mineralnych, gleby pobierane w terenie reprezentatywne suszymy na wolnym powietrzu, następnie takie wysuszone rozcieramy w moździerzu i przesiewamy przez sito o średnicy oczek 2 mm. Oddzielamy w ten sposób części szkieletowe, czyli większe niż 2 mm, od części ziemistych. I części ziemiste w tym momencie stanowią naszą próbkę, którą będziemy analizować. Przygotowane próbki przechowujemy w eksykatorze nad substancją, która pochłania wilgoć, czyli w atmosferze pozbawionej dwutlenku węgla. Mamy wtedy pewność, że próbka jest sucha. Ułatwia nam to późniejsze naważanie. Pierwszym krokiem w analizie elementarnej jest wykonanie naważki, mikronaważki. Używamy dokładnej wagi. W naszym wypadku jest to 10 do minus 5 grama. I naważki w tej analizie wynoszą kilka miligramów, jeżeli chodzi o analizę materiału roślinnego, czy nawozów naturalnych, czy organicznych. W przypadku gleb mineralnych będzie to naważka rzędu kilkudziesięciu miligramów. Bardzo ważne jest to, aby zadbać o reprezentatywność próbek. Dlatego rozcieranie próbek, rozdrabnianie właśnie ma na celu także i uzyskanie homogeniczności próbek, która to charakteryzuje się właśnie dużą reprezentatywnością. Naważkę wykonujemy wsypując odpowiednią ilość przygotowanego materiału. Te naczynka są wykonane właśnie z folii cynowej. Nieprzypadkowo sama cyna jest tu katalizatorem i podczas jej spalania, termicznego rozkładu, rośnie temperatura spalania do nawet 1800 stopni Celsjusza. Możemy sobie zorganizować nasze zadanie w ten sposób, że przez kilka dni możemy przygotowywać próbki, następnie naważać, a samą analizę wykonujemy wtedy, kiedy mamy już przygotowane kilkadziesiąt czy nawet kilkaset próbek. Samą analizę będziemy wykonywać na analizatorze analizy elementarnej. Jest to jedno z najlepszych urządzeń, jakie w ogóle może być do dyspozycji na rynku. Urządzenie to jest bardzo popularne, niezawodne i standardowo oznacza zawartość węgla, wodoru, azotu i siarki. W naszym przypadku będziemy analizować zawartość węgla, wodoru i azotu. Przygotowane wcześniej naważki wrzucamy do autosamplera. Maksymalnie możemy tu umieścić 60 próbek. Następnie wprowadzamy dane, podając nazwę próbki, podając właśnie naważkę tej próbki.
Zasada działania polega na tym, że nasza nawarzona próbka będzie spalona w temperaturze prawie 1000 stopni Celsjusza, ale tak naprawdę dzięki temu, że używaliśmy tej folii cynowej, temperatura spalenia próbki będzie wynosić prawie 1800 stopni Celsjusza. Nastąpi zatem piroliza termiczna. Ten aparat tak naprawdę analizuje produkty spalań, czyli w przypadku węgla będzie to tlenek węgla 4, w przypadku wodoru będzie to para wodna, a w przypadku azotu będzie to azot cząsteczkowy. Co prawda w momencie spalenia powstają tlenki azotu, ale przez przejście odpowiednią kolumnę redukcyjną nastąpi właśnie ich redukcja do azotu cząsteczkowego. W momencie spalania dodawany jest tlen. No, tlen jest konieczny do procesu spalania, także mamy pewność, że w temperaturze 1800 stopni całe te związki organiczne, które nawarzyliśmy w postaci próbek, mieszaniny związków organicznych czy czysty związek organiczny, ulegnie całkowitemu spaleniu. Urządzenie to jest także wyposażone w pewnego rodzaju uproszczony chromatograf gazowy, gdzie nastąpi rozdział tych produktów spalania, czyli powtórzę, tlenku węgla 4, azotu cząsteczkowego i pary wodnej. Następnie produkty spalań są kierowane na detektor. W tym urządzeniu mamy do czynienia z detektorem termokonduktometrycznym. Gazem nośnym w tym urządzeniu jest hel. Hel, gaz nośny, gaz szlachetny, który te produkty spalań będzie transportował przez poszczególne moduły urządzenia. Standardowo tą analizę wykonują studenci, którzy u nas studiują na zajęciach gleboznawstwa, ochrony rekultywacji gruntów, na gospodarce odpadami, na gruntoznawstwie, na bardzo wielu innych przedmiotach, które tu realizujemy w naszym instytucie, na kierunku rolnictwo, czy na kierunku gospodarka przestrzenna. Studenci mają szansę zapoznać się z techniką, wykonać analizy. Bardzo często w ten sposób organizuję zajęcia praktyczne, że studenci sami pobierają próbki glebowe czy innych materiałów, często są to nawozy organiczne, czyli każdy własną próbkę analizuje i następnie sporządza raport z wyników i ten raport jest podstawą do zaliczenia przedmiotu. Dzięki tym umiejętnościom, tej analizie studenci mają szansę poznać cenne informacje o własnych glebach, które uprawiają razem z rodzicami. Często mają już własne gospodarstwa. Także poznają cenną wiedzę w stosunku do jakości nawozów naturalnych, nawozów organicznych czy próbek roślinnych. Te umiejętności są także przydatne w kontekście rynku pracy, poszukiwania pracy. Nie tylko wiedza teoretyczna jest ważna, ale także i ta wiedza praktyczna, konkretne umiejętności, które macie szansę tutaj nabyć, pracując z nami w laboratoriach, które są do waszej dyspozycji na potrzeby zajęć dydaktycznych, na potrzeby prowadzenia badań w ramach wykonywania prac inżynierskich, ekspertyz naukowych, prac magisterskich, i także, w co wierzę, prac doktorskich. Dziękuję.